Zabrze będzie miało swoją wersję słynnej gry Monopoly. Dziś zaprezentowano pierwsze pole, jakie znajdzie się na planszy. Konferencja nieprzypadkowo odbyła się w zrewitalizowanej wieży ciśnień, bo to właśnie ten obiekt będzie można kupić. Na mocy współpracy z Urzędem Miasta mamy już wstępnie wytypowanych takich kilkanaście pól potencjalnych na taką planszę. Natomiast no, też będziemy prowadzić rozmowy z różnymi instytucjami, firmami, również z mieszkańcami, którzy będą tutaj na pewno mieli wpływ na to, jak taka plansza finalnie będzie wyglądała. Z zaangażowaniem naszego działu kreatywnego i Urzędu Miasta przez te najbliższe miesiące można powiedzieć, że będziemy pracować nad tym, żeby ta plansza jak najbardziej oddawała rzeczywistość Zabrza i żeby mieszkańcy chcieli później zagrać taką grę. Specjalnych edycji gry Monopoly jest już całkiem sporo. Posiadają ją już m.in. Katowice, ale także dużo miast zagranicznych. Bardzo się cieszę, bo jest to bardzo lubiana gra. Jak pokazują analizy, to jest gra, która przez dwa pokolenia w każdej rodzinie przebywa. Ponoć najdłużej zasiadający przy stole gracze siedzieli 70 godzin. No więc myślę, że czeka nas niezła przygoda. Premiera zabrzańskiej wersji gry Monopoly planowana jest na jesień tego roku.